ciągu paru tygodni premier Jarosław Kaczyński złamał lewą rękę i odwołał z funkcji ministerialnej polityka, którego jego prawą ręką w rządzie nazywano. Poważnie już można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński miał dla swojego elektoratu w ostatnich dniach dwie wiadomości. Dobrą i złą. I obie wydają się dotyczyć zmian personalnych. No bo Radosław Sikorski stanowił znakomitą wizytówkę obecnej ekipy. Zarazem świadectwo, że traktowanie ekipy Prawa i Sprawiedliwości jako awansu ludzi z drugiego szeregu, czy trzeciego nawet, tych, którzy dopiero zdobywają szlify na szalonach władzy, to jest pewien stereotyp, który właśnie Radosław Sikorski łamał. No bo przecież bohater operacji afgańskiej, gdzie udał się jako korespondent wojenny, ale wiemy, że Kałasznikowa ze sobą nosił, zasłynął dzięki zdjęciom z wojny, które przyniosły mu World Press Photo, prestiżową nagrodę międzynarodową. Jako 20-parolatek stał się cenionym dziennikarzem i równocześnie przecież azylant w Wielkiej Brytanii udowodnił, że Polak w tym wolnym świecie jest w stanie w warunkach wolnej konkurencji przebić się i promować sprawę polską, sprawę wolności ludów, bo przecież również dla walki mujahedinów afgańskich, porównywalnej powszechnie w świecie z pokojową rewolucją Solidarności, chociaż w konieczności toczoną zupełnie innymi metodami, dla tej sprawy Radosław Sikorski wyjątkowo wiele zrobił.